Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem poświęconym sprzętowi fotograficznemu. I jesteśmy w warszawskich Łazienkach przy mega fatalnej pogodzie, ale dzisiaj pogoda nam nie jest potrzebna, dlatego że chciałbym porównać dwa obiektywy. A żeby je porównać, to pokażę, co stoi za mną. Żeby porównać te dwa obiektywy, to wybrałem się dzisiaj do Łazienek. Tak jak powiedziałem, pogoda beznadziejna, nie ma się czym przejmować i będę fotografował jeden z najbardziej znanych budyneczków tutaj w Łazienkach, a będę go fotografował Canonem EOS R z obiektywem 24-105, ale RF z przyspaną F4 i z obiektywem 24-105 EF Mark II, również F4. I zobaczymy sobie, jak te dwa obiektywy wyglądają, jeśli chodzi o porównanie jakości zdjęć. To, co mnie szczególnie interesuje, interesują mnie brzegi kadrów, ale oczywiście zerkniemy też sobie później w Lightroomie na środek kadru. Oczywiście, żeby przypiąć obiektyw EF do Canona EOS R, musimy skorzystać z adaptera, który ja mam tutaj. To jest adapter, akurat ten, którym ja dysponuję, to jest adapter z control ringiem, więc podobnie jak w obiektywie RF mam control ring, to przy wykorzystaniu obiektywu EF mogę sobie za pomocą tego control ringa kontrolować dowolną funkcję. I tu w terenie zrobimy bardzo prostą rzecz. Ja w tej chwili jestem na ogniskowej 105 mm, bez żadnego kropa. ISO jest ustawione na 100, jedna ekspozycja, tak jak powiedziałem, na niebie wszystko wygląda fatalnie. Strzelam oczywiście w RAW-ie, profil standard, co jeszcze z istotnych ustawień, przysłona 7.1 i fokus jest mniej więcej na schodach przed pałacem. I w tej chwili wykonam sobie pojedynczą ekspozycję dla tego właśnie obiektywu. To, co będzie mnie potem interesowało, to porównanie zdjęć z tych dwóch obiektywów, więc w Lightroomie nie będę tych zdjęć w żaden sposób obrabiał. Wgram po prostu gotowe fotki, gotowe rawy do Lightrooma i zobaczymy, jak to wygląda. Tak jak powiedziałem, w tej chwili wykonałem zdjęcie na przysłonie 7.1. Domknijmy tą przysłonę nieco mocniej, gdzieś do wartości 9 i wykonajmy kolejne zdjęcie. I na koniec ustawmy sobie przysłonę na najbardziej otwartą dla tego obiektywu, czyli na wartość 4. Cały czas fokus w tym samym miejscu i to, co teraz zrobimy, to wyłączymy sobie aparat, zdemontujemy RF-a. Mogę tak go bezpiecznie zostawić, ponieważ nie pada, a jak wiecie, przy wyłączonym zasilaniu EOS R zamyka migawkę, więc na matrycy nie dostają się żadne brudy. Ja w tej chwili mogę zdjąć sobie dekielek, przypiąć obiektyw EF. Zdejmiemy w tej chwili drugi dekielek i ponownie ustawimy ogniskową na wartość 105 mm. Wyłączymy autofokus i mam właściwie wszystkie ustawienia identyczne, nic się tutaj nie zmieniło, ISO jest 100 i zaczniemy w drugą stronę, przysłona F4, następnie 7.1 i na koniec wartość 9 i później wszystkie te zdjęcia będziemy mogli sobie porównać. Kadr wygląda identycznie, zakładam, że nie poruszyłem tutaj, a nawet jeśli to delikatnie statywem, więc wykonuję teraz zdjęcie na przysłonie F4, następnie jedziemy na wartość 7.1. i następnie na wartość 9. Zdjęcia mamy wykonane i ciekaw jestem, co uzyskamy właśnie przy porównaniu RF-a 24-105 F4 z EF-em 24-105 również F4 Mark II. Jesteśmy już z powrotem u mnie w studio. Wróciłem z łazienek, skończyłem fotografowanie. Pogoda fatalna, naprawdę fatalna pogoda do tego, żeby fotografować krajobraz czy architekturę, bo
Przede wszystkim na niebie kompletny papier. Oczywiście kolorów nie ma, bo jesteśmy w styczniu, chociaż takim nie zimowym, a bardziej późno jesiennym albo wczesno wiosennym, więc szaro-buro. Natomiast no, to nie przeszkadza w tym, żeby sprawdzić, jak wyglądają dwa obiektywy, które mają praktycznie te same parametry, czyli Canon EF24-105, czyli ten obiektyw, i Canon RF24-105, czyli ten obiektyw. Mając je obok siebie, jak widzicie, są to obiektywy niemal identyczne. EF wygląda na nieco większy, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że do niego jest przypięty adapter. Dzięki temu adapterowi ten obiektyw, moi drodzy, mocujemy do Canona EOS R. Podobnie jak wszystkie obiektywy z mocowaniem EF i EFS, które możemy przypiąć do Canona EOS R czy do EOS RP. Obiektywy o bardzo podobnej konstrukcji mechanicznej, obiektywy o konstrukcji, która jest solidna, uszczelniona i no jednak dosyć ciężkie. Czujemy, że to są Elki, tak jak powiedziałem, ogniskowo 24-105, więc dla mnie, jeżeli ktokolwiek mnie pyta, jaki pierwszy obiektyw do fotografii krajobrazu, zawsze mówię: sięgnij po 24-105. Nie szeroki kąt, nie 15-35 czy 16-35, nie tele, tylko właśnie 24-105. Obiektyw bardzo uniwersalny, bo te 24 mm na pełnej klatce to już jest dość szeroko, 105 to już jest dosyć fajny zasięg. Dodatkowo w przypadku R-ki mamy możliwość włączenia kropa, więc de facto uzyskujemy na tym długim końcu nieco ponad 160 mm. Oczywiście z obrazkiem skropowanym, ale jednak możemy sobie w ten właśnie sposób radzić. Więc w mojej ocenie obiektywy bardzo praktyczne, nie szybkie, więc na pewno to nie są obiektywy, które jakoś super doskonale poradzą sobie w słabych warunkach oświetleniowych, aczkolwiek przy tym świetle 4, jeżeli sobie na tych pełnych klatkach podciągniemy ISO nieco wyżej, gdzieś tam do wartości 1600, 3200, czy tak jak ja ostatnio fotografowałem na wartości 6400, nadal uważam, że chociażby po to, żeby publikować te zdjęcia w social mediach, jak wielu z Was robi, ale również przy tych ISO w przedziale 1600-3200, a nawet mówię trochę wyżej, to dostajemy naprawdę bardzo użyteczny obrazek. Jak te obiektywy z mojej perspektywy spisują się w połączeniu z EOS-em R? Ja uważam, że świetnie do tej pory w przypadku jakiegokolwiek obiektywu EF lub EFS, a stoi chociażby za mną tam 10-18, nie miałem problemu przy podpinaniu ich przez adapter. One pracują naprawdę bez żadnego problemu. Autofokus działa tak, jak powinien działać, więc ten adapter nic tutaj specjalnie nie wnosi na niekorzyść pracy samego obiektywu. Autofokus działa bardzo sprawnie, bardzo szybko. No i cóż, jedna rzecz, o której warto powiedzieć w przypadku obiektywu 24-105 EF, mianowicie fakt, że korzystamy przy nim z tego dodatkowego adaptera, powoduje, że ten obiektyw jest jednak nieco dłuższy. Jak sobie porównacie, to popatrzcie, no to jest tam dodatkowe, powiedzmy, 4 cm. Co w przypadku podpięcia tego obiektywu do body EOS R powoduje, że obiektyw jest niejako z tym adapterem dłuższy, więc środek ciężkości przesuwa się bliżej przodu obiektywu. Jeżeli tak jak ja nie korzystacie z paska, z szelek i nosicie obiektyw trzymając go za grip przez dłuższy czas, u mnie to jest właśnie w ten sposób, albo na statywie, ale jednak wtedy, kiedy noszę ten aparat trzymając go za grip, po dłuższym czasie, przez to, że ten środek ciężkości jest przesunięty, konieczność zastosowania tego adaptera i wydłużenie niejako całej tej osi obiektywu powoduje, że nadgarstek zaczyna być po pewnym czasie zmęczony. To jest jakby jedna negatywna strona, bo wagowo te dwa obiektywy naprawdę są takie same, ale ponieważ przy RF-ie nie musimy wykorzystywać jakichkolwiek adapterów, no on jest krótszy i ten zestaw, aparat plus obiektyw jest znacznie, znacznie lepiej wyważony. Fajny jest też ten przełącznik LOK, który mamy dostępny zarówno w przypadku RF-a, jak i w przypadku EF-a. Ten lok powoduje tak naprawdę wyeliminowanie jednej z bolączek pierwszej wersji EF-a 24-105, mianowicie tego, co słyszałem od wielu użytkowników, że
Po iluś tam latach pracy, kiedy właśnie nosimy aparat z obiektywem skierowanym do dołu, sam ciężar tego tubusa, który mamy i mechanika, która tam jest odpowiedzialna za wysuwanie tego tubusa, to wszystko się zużywa i ten tubus potrafił wyjeżdżać sam. Dlatego od wersji Mark II wprowadzono przycisk LOCK, dzięki któremu możemy zablokować ten nasz tubus zarówno w EF-ie, jak i w RF-ie i ten mechanizm się nie zużywa, jeśli transportujemy obiektyw z aparatem właśnie w dłoni, gdzie obiektyw skierowany jest do dołu, więc ten ciężar szkła nie ciągnie tego tubusa w dół i ten mechanizm się nie wypracowuje niejako samoczynnie przy upływie iluś tam miesięcy, lat, no bardziej lat należałoby powiedzieć. Jak wyglądają zdjęcia? Ja próbowałem robić te zdjęcia na różnych ogniskowych, ale ponieważ byłem w łazienkach, to tak naprawdę zdjęcia, które chciałbym Wam pokazać, to są zdjęcia wykonane na ogniskowej 105 mm przy trzech różnych przysłonach. F4, F5, przepraszam, F7.1 i F9. Ten obiektyw RF i EF Mark II, podkreślam Mark II, one pracują naprawdę bardzo podobnie. Ta optyka jest bardzo podobna, przy czym ona jest nieco na korzyść RF-a. Na większości ogniskowych, a właściwie należałoby powiedzieć na wszystkich ogniskowych i większości przysłoń, szczególnie przy mocniej otwartej przysłonie widać, że RF jest jednak nieco ostrzejszy. Natomiast ta ostrość w kadrze, zarówno w centrum, jak i na brzegu, naprawdę te różnice są bardzo, bardzo subtelne i trzeba się dokładnie przyglądać, jak to wygląda. Jeśli chodzi o aberrację chromatyczną, niemal identycznie i ta aberracja chromatyczna występuje zarówno w RF-ie, jak i RF-ie. Natomiast jednym przyciskiem to testowałem już na bardzo różnych zdjęciach, przy bardzo różnych warunkach, przy bardzo różnych kontrastach. Jeżeli ona się pojawia jednym kliknięciem, właściwie całą tę aberrację chromatyczną usuwamy. Mamy trzy zdjęcia, tak jak widzicie, te trzy pierwsze, które mamy tutaj, to są zdjęcia z RF-a, te trzy kolejne to są zdjęcia z EF-a, tak jak powiedziałem, ogniskowa 105 mm i popatrzmy, jak to wygląda. Jesteśmy w tej chwili na zdjęciach wykonanych, w ten sposób. Tu mamy przysłonę 4 i RF-a, ogniskowa 105 mm i tutaj mamy przysłonę 4 i znowu 105 mm i EF-a. I teraz jak widzicie, jeżeli zaczniemy sobie porównywać te dwa zdjęcia, to ja mam wrażenie, że jednak tutaj na nieco ostrzej wygląda, przynajmniej na tym fragmencie, nieco ostrzej wygląda EF, aczkolwiek z kolei jeżeli popatrzę sobie na ten posąg, to mam wrażenie, że nieco lepiej wygląda detal na nim, chociaż one są naprawdę bardzo podobne. Ale jeżeli zaczniemy przesuwać się do brzegu kadru, popatrzcie, co zaczyna się dziać tutaj. To był dzień bezwietrzny i właściwie można powiedzieć, że nie było mowy o tym, szczególnie w przypadku tak grubych konarów, że te drzewa nam się jakoś mocno ruszają. Jak widzicie, tutaj mamy tą aberrację chromatyczną, o której już mówiłem. Ona jest bardziej widoczna o tutaj na przykład na gałęziach, ale jak widzicie bardzo podobna w przypadku RF-a i w przypadku EF-a, na EF-ie może nieco bardziej widoczna, ale popatrzcie, co się dzieje im bliżej brzegu kadru jesteśmy. Detale na tym drzewie tutaj i na tym drzewie tutaj, znaczy na tym samym drzewie przy tych dwóch obiektywach, na tym RF-ie przy przysłonie równej 4, im jesteśmy bliżej tego kadru, tym zobaczcie, ten detal tutaj jest jednak lepiej widoczny. Ja celowo to tak fotografowałem, bo z reguły jest tak, że właśnie na brzegu kadru, w tych takich drobnych szczegółach, tak jak gałęzia, często fotografuję las, widać tą miękkość obiektywu na brzegu. I popatrzcie, na RF-ie jednak ta gałąź jest tutaj dość ładnie zarysowana. W przypadku EF-a jednak na tej gałązce widać delikatne rozmycie. Ktoś powie, że nieco inna ekspozycja, w sensie czas naświetlania, ale umówmy się, przy tej wartości i tak jak powiedziałem, przy kompletnie bezwietrznej pogodzie nie ma to jakiegoś specjalnego znaczenia. Jeżeli pojedziemy w dół kadru, ja sobie te zdjęcia wcześniej oglądałem, to też widać na krawędzi tutaj tego akwenu wodnego, który mamy w łazienkach. Popatrzcie, tutaj są takie pieńki, które są powbijane, żeby trzymać ten brzeg i one mimo wszystko na RF-ie moim zdaniem wyglądają nieco bardziej precyzyjnie i szczegółowo. Pójdźmy do przysłony 7.1, czyli mamy teraz RF-a 7.1 po lewej stronie i przeskoczmy do przysłony 7.1 na EF-ie.
I teraz popatrzmy 7171 RF EF. No i co widać na tej przysłonie? Na tej przysłonie przyznam szczerze, że mam wrażenie, że patrząc na barierki, zdecydowanie ostrzej wygląda detal tutaj. Podobnie jeśli popatrzymy sobie na te okno i na wszystkie inne detale. Ale znowu zacznijmy się przemieszczać w kierunku brzegu kadru i zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jeżeli przesuniemy się do brzegu kadru, tu gdzie mamy gałęzie właśnie, to znowu zaczyna się taka historia, że ewidentnie na tym brzegu zdecydowanie zaczyna lepiej wyglądać RF. Jak widzicie, tutaj ta gałąź versus ta gałąź tutaj jest zdecydowanie lepiej zarysowana i podobnie widać to tutaj w tych wszystkich szczegółach. Ewidentnie lepiej wypada RF na brzegu kadru. Gdybyśmy się przesunęli gdzieś tutaj bardziej w dół i znowu popatrzyli sobie na te krawędzie tutaj, znowu wygląda to lepiej, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy zdecydowanie bliżej kadru. Gdybyśmy popatrzyli tutaj z kolei po drugiej stronie, to znowu widać, że na RF-ie, popatrzcie, ten pień versus ten pień, to zdecydowanie wygląda lepiej. Tak samo tutaj ta krawędź brzegu, jak i tutaj przy przysłonie 7.1 również lepiej wypada RF. I przepraszam, popatrzmy sobie jeszcze na przysłonę 9 na RF-ie i przysłonę 9 na EF-ie. Tu mamy RF-a z przysłoną 9, tu mamy EF-a z przysłoną 9 i znowu brzeg kadru. Popatrzmy. Brzeg kadru, popatrzmy gdzieś tutaj. I tutaj już te wartości przy tej przysłonie 9, ta ostrość wygląda jednak znacznie, znacznie bardziej podobnie, w sensie te kadry są podobnie ostre, aczkolwiek nadal uważam, że delikatnie na korzyść obiektywu RF, ale tak jak powiedziałem, te różnice są bardzo, bardzo subtelne i podobnie to wygląda na większości ogniskowych. Jeżeli popatrzymy na przykład na detale tutaj, to zobaczcie, tu u góry wydaje mi się, że ostrzej wygląda troszeczkę nasz EF, ale jeśli pójdziemy dalej gdzieś tutaj do centrum kadru, no to znowu widzimy, że tutaj te szczegóły są bardzo, bardzo do siebie porównywalne. Zarówno na schodach, znowu tu mam wrażenie, że nieco lepiej wypada obiektyw EF przy tej samej przysłonie. Reasumując, moi drodzy, z mojej perspektywy wygląda to tak, że te dwa obiektywy RF24-105 i F24-105 Mark II, oba ze światłem 4 ze stabilizacją, wyglądają bardzo podobnie, jeśli chodzi o jakość obrazka na różnych ogniskowych i na różnych przysłonach. Przy niektórych przysłonach i ogniskowych nieco lepiej wydaje mi się, że wypada EF, przy większości jednak delikatnie lepiej wypada RF. Natomiast myślę, że gdyby chcieć porównać optycznie te dwa obiektywy jakby w całym przedziale ich przysłon i ogniskowych, to te różnice tak czy inaczej są bardzo, bardzo subtelne, bardzo niewielkie. Aberracja chromatyczna bardzo, bardzo podobna, odległości ostrzenia również bardzo podobne. I teraz pytanie jest takie, który obiektyw kupić? Ja miałem ten dylemat jeszcze jakiś czas temu. W tej chwili mam jeszcze EF-a 24-105, ale on już jest obiektywem, który trafił do sprzedaży, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Jeżeli dzisiaj popatrzycie na ceny obu tych obiektywów, one są bardzo podobne. One bez żadnych tam promocji i w oficjalnej dystrybucji, bez żadnych cashbacków, te dwa obiektywy możecie kupić w cenie około 4,5 tysiąca złotych. Uważam, że LK, uszczelniona LK o dość uniwersalnej obiektywie ogniskowej, to naprawdę bardzo atrakcyjna cena, tym bardziej, że od czasu do czasu możecie właśnie, tak jak powiedziałem, trafić na promocję czy trafić na jakieś cashbacki. Natomiast gdybym dzisiaj miał podpowiadać, który obiektyw wybrać, to powiedziałbym w ten sposób. Jeżeli dysponujecie lustrzanką Canona i dodatkowo inwestujecie w body bezlusterkowe typu RP lub RK, to zdecydowanie pozostańcie albo kupcie EF-a.
Natomiast tym bardziej, że na rynku macie sporo używek. Natomiast jeżeli jesteście wyłącznie w systemie bezlusterkowym, co ma już miejsce w moim przypadku, bo ja w tej chwili już dysponuję dwoma R-kami, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest posiadanie RF-a. Oba bardzo interesujące obiektywy, bardzo uniwersalne. Uważam, że jeżeli chodzi o RF-a, jest to obiektyw, który mimo wszystko, biorąc pod uwagę pozostałe, które już Canon wypuścił, czyli 15-35, 24-70, 28-70 czy 15-35 albo 70-200, no jako kitowy obiektyw zdecydowanie odstaje ceną na plus, w rozumieniu takim, że jest znacznie tańszy od tych pozostałych. Mnie czeka inwestycja w 15-35 zamiast 16-35 EF, które już sprzedałem. I no, przyznam szczerze, że kieszeń będzie bolała. Ale przechodząc na bezlusterkowca, chciałbym już wykorzystać również optykę tą RF-ową, która jednak wygląda ciekawiej, atrakcyjnej. Może nie w tym przypadku, ale oglądałem już porównanie 15-35 i 16-35 Mark II i tamto porównanie jest po prostu drastyczne na korzyść RF-a i myślę, że warto w te obiektywy inwestować. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dłuższej perspektywie. Ja z pewnością pokażę Wam, jak wyglądają zdjęcia z innych obiektywów, które będę miał do dyspozycji. W tej chwili mam tylko 24-105 i 35, ale już sama 35 zaskakuje mnie naprawdę bardzo pozytywnie. Tyle na dzisiaj. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany tym, żeby obejrzeć te pliki sobie bardziej szczegółowo, możecie napisać do nas i wówczas takie pliki RAW Wam udostępnimy i będziecie mogli sobie to porównać na własnych komputerach. Tyle na dziś, moi drodzy. Dzięki serdeczne i widzimy się w kolejny wtorek, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki, do zobaczenia. Raz, dwa, trzy. Cześć. Witajcie, moi drodzy. 4K dzisiaj. 4K dzisiaj. Testujemy fokus na 4K. Działa. Słabo działa, bo nie łapie twarzy. Teraz działa. Misiu, ja nagrywam. Ja się cofnę teraz do statywu. Cofnę się nawet do tyłu. Nie? Dobra, to nie tak.